Teraz zaprezentuje się przed nami pani magister inżynier Monika Motylska i temat jej wystąpienia to czynniki wpływające na sytuację przestrzenną w zamku w ruinie, próba zdefiniowania problematyki badawczej na podstawie analizy wybranych przykładów. No ja już oddaję głos i prosiłabym panią profesor Gryglewską o wyłączenie mikrofonu. Dobrze, ja mam nadzieję, że już nie będę taka awaryjna. Dziękuję. Czy mnie słychać i czy widać moją prezentację? Tak, słychać, widać. Tak, widać. To świetnie. Dzień dobry, jestem Monika Motylska i jestem doktorantką trzeciego roku architektury i urbanistyki. Tematem mojej prezentacji są czynniki wpływające na sytuację przestrzenną zamku w ruinie i jest to wstępna próba zdefiniowania problematyki badawczej na podstawie wybranych przykładów. Chciałabym zacząć od krótkiego wprowadzenia, następnie przedstawię lokalizację omawianych zamków w ruinie, przejdę do pytań badawczych, później zaprezentuję zamek Winowłodzu w Bolesławcu i w Besiekierach właśnie w kontekście jego relacji z otoczeniem, podsumuję wszystko, przedstawię wnioski. Chciałabym zacząć od powołania się na kartę ochrony historycznych ruin przyjętą przez ICOMOS w 2012 roku. Historyczne ruiny, które zostały ukształtowane w wielowiekowym procesie destrukcji, stanowią pełnowartościowy zabytek i ich nadrzędną wartością jest ich autentyzm, który jest głównym warunkiem zachowania malowniczości, walorów krajobrazowych, a także wartości dokumentalnej tych ruin. W przestrzeni wsi i małych miast ruiny często górują nad otoczeniem, nad okolicą. Często zdarza się tak, że są one atrakcją turystyczną w skali regionu, niemniej jednak czasami bywa zupełnie przeciwnie, czyli są zdewastowanym, zapomnianym dziedzictwem, o które nikt nie dba, często z braku funduszy, bądź z braku pomysłu, bądź jednego i drugiego. I ze względu na brak możliwości przywrócenia ruinom ich pierwotnej funkcji, no jest to jakby niemożliwe, są one często narażone na niekorzystne próby adaptacji do funkcji współczesnych. Co więcej, inną negatywną praktykę stanowi trend wznoszenia na historycznych ruinach nowych budowli, co jest często mylone z ich rekonstrukcją bądź odbudową. Niemniej jednak nie możemy mówić o rekonstrukcji czy odbudowie, jeżeli nie mamy możliwości poznania minionego wyglądu zamku. Są to po prostu swego rodzaju często nieudolne, naśladujące dawne formy realizacje. Na potrzeby niniejszej prezentacji wybrałam trzy miejscowości z zamkami w ruinie w województwie łódzkim. Besiekiery, Bolesławiec i Nowódz. Dlaczego te trzy? Ponieważ prezentują trzy odmienne podejścia właścicieli ruin do opieki i ochrony tych zabytków. Pytania badawcze, które pojawiły się w mojej głowie podczas tych wizyt w terenie, to przede wszystkim, czy planowanie przestrzenne ma rzeczywisty wpływ na kondycję krajobrazu kulturowego. To pytanie chyba dlatego, ponieważ skończyłam gospodarkę przestrzenną i chyba jest to rzeczywiście tematyka mi najbliższa. Następne, w jaki sposób podejście właściciela, czyli jego bierność bądź aktywność wpływa na czytelność ruin w przestrzeni i jakie są główne zagrożenia dla ekspozycji zamku, a także czy dla władz jednostki samorządu terytorialnego zamek w ruinie jest problemem, czy wręcz przeciwnie. Zacznę od zamku w Inowłodzu. Są to XIV-wieczne ruiny, znajdują się w obrębie, w bliskim sąsiedztwie doliny rzeki, w sumie doliny rzeki Pilicy. Zamek, jako że jest nizinny, został wzniesiony na sztucznie podsypanym kopcu, otoczonym fosą. Co jest dostrzegane na tym zdjęciu, ruiny zostały poniekąd wchłonięte w ruralistyczną przestrzeń i rozwój miejscowości w XX wieku spowodował, że w bezpośrednim sąsiedztwie ruin obecnie znajdują się kontrastujące formy architektoniczne. Od budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, po stare zagrody. Są tam również budynki rekreacji indywidualnej. Różne niekoniecznie pasujące do siebie obiekty, a na pewno nie pasujące do ruin zamku.
I sylweta zamku jest zupełnie przysłonięta, właśnie co jest spowodowane obok tego nieziemnego położenia, bliskością innych zabudowań, a także roślinności wysokiej. Co można dostrzec na tym slajdzie, zamek na przestrzeni lat przeszedł niemałą, ostatnim w sumie dziesięcioleci, przeszedł niemałą metamorfozę. Na początku XXI wieku teren został nieco uporządkowany. Nieco później rozpoczęły się prace na zamku, które tak szybko jak się rozpoczęły, szybko się zakończyły ze względu na brak funduszy. Później wprowadzono inwestycje do regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego. Projekt otrzymał dotacje. Wznowiono pracę, zakończyły się w 2013 roku. I zamek obecnie stanowi swego rodzaju hybrydę łączącą koncepcję trwałej ruiny z funkcją użytkową. Za sprawą nadbudowy utracił on swoją autentyczność, o której wspominałam na samym początku prezentacji. Uzyskał za to cechy funkcjonalne, co na pewno przełożyło się na wzrost atrakcyjności turystycznej. Jednak prace na zamku nie obejmowały w żaden sposób wyeksponowanie go w przestrzeni, jakby nie dotykało otoczenia. Skupiało się tylko na samych ruinach. Dla mnie też problematyczna jest tak zwana wartość dodana, czyli te elementy, które w opinii właściciela mają, nie wiem, czy poprawić chyba komfort zwiedzania. To jest liczne kolorowe tabliczki, dyby, donice z kwiatami, elementy niepasujące do zamku w ruinie. Dla tego terenu nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czyli planowanie przestrzenne opiera się o wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, co jak wiemy nie jest w stanie w żaden sposób wpłynąć na poprawienie się ładu przestrzennego i jego utrzymanie. W studium zawarte są zapisy dotyczące zamku i jego ekspozycji, niemniej jednak studium jest myśleniem życzeniowym, bez planu zbyt wiele nie może. Uważam, że brak planu może z czasem skutkować niekontrolowaną urbanizacją wokół ruin. Już teraz pojawiają się tam budynki, w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pojawiło się ich więcej. I zdaję sobie z tego sprawę, że ten teren jest podmokły, może nie idealny pod zabudowę. Niemniej jednak z doświadczenia zawodowego wiem, że ludziom tak naprawdę mało co przeszkadza. Pojawienie się nowych budynków może skutkować pojawieniem się konfliktów funkcjonalno-przestrzennych. Co więcej, brakuje regulacji dotyczących nośników informacji wizualnej i elementów małej architektury. W sąsiedztwie ruin, co jest widoczne na zdjęciu na samym dole. Kolejny przykład stanowi zamek w Bolesławcu. Są to również XIV-wieczne ruiny, również na terenie nizinnym, również zostały wzniesione na sztucznie podsypanym kopcu. Na tym właśnie wzgórzu obecnie znajduje się 8-boczna wieża o wysokości ponad 20 metrów oraz pozostałości muru obronnego. Od jednostki osadniczej, co jest widoczne, oddziela zamek bufor lasu, droga powiatowa, także rzeka ze stawami. Więc rzeczywiście wiezi ten zamkiem w sumie dwie oddzielne jednostki. Właśnie przez ten bufor lasu, co jest widoczne na tym zdjęciu, zamek jest przysłonięty i niewidoczny tak naprawdę z bardzo bliskiej, nawet z bardzo bliskiej perspektywy. Obecnie opiekę nad zamkiem sprawuje gmina. Przez wiele lat wieża była dostępna dla zwiedzających. Niemniej jednak pojawiły się przejawy dewastacji obiektu, napisy na murach, śmieci. Typowo powyższe skłoniło właściciela do zamknięcia wieży. Niemniej jednak na tym całym terenie odbywają się różne pikniki, zawody sportowe, które gromadzą lokalną społeczność. Ten tego terenu został już sporządzony, ale jest on bardzo
ogólne. I co mnie szczególnie zdziwiło, przedpole zamku zostało przeznaczone pod zieleń leśną, czyli tak naprawdę przedpole, które teraz stanowi polana z plażą. Tak naprawdę zamiast ustawić tam strefę ekspozycji, ten teren został przeznaczony do przysłonięcia. Co więcej, dziwne jest to, że został sporządzony osobny załącznik graficzny dla jednostki ustawniczej, osobny dla terenu właśnie z lasem, z rzeką, z zamkiem. Przez to tak naprawdę nie można zobaczyć na planie bezpośrednich jakiejś tej bezpośredniej relacji przestrzennej między wsią a zamkiem. Ostatni przykład, najlepsze na koniec można tak powiedzieć, czyli zamek w Besiekierach. Ruiny są nieco młodsze, z przełomu XV i XVI wieku. Teren nizinny, sztucznie usypany kopiec, tak jak w poprzednich przypadkach. Te ruiny są otoczone zarysem pierwotnej fosy, obecnie znów wypełnionej wodą, o czym za chwilę. Przy północno-zachodniej krawędzi wyspy z zamkiem znajduje się staw sztucznego pochodzenia, który też miał kiedyś walory obronne. Zwiększyć walory obronne budowli. Na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, dziesięcioleci zainteresowanie zamkiem ze strony właściciela było raczej znikome. I dopiero w 2005 roku władze gminy zdecydowały się podjąć kroki zmierzające ku ochronie i ekspozycji zamku w przestrzeni. I w tym celu wystąpiono do Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi o opracowanie programu działań konserwatorskich. Działania te miały na celu utrzymanie, zaakcentowanie w przestrzeni w sumie jednego najważniejszego zabytku gminy Grabów. Muszę dodać, że współautorem programu był obecny dzisiaj z nami pan doktor Witkowski. Do działań konserwatorskich należało między innymi przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie zamku i fosy, wykonanie prac zabezpieczających relikt wieży oraz murów, a także budowa drewnianego mostu, co jest może na tym zdjęciu bardziej widoczne, łączącego zamek ze stałym lądem w miejscu potwierdzonym badaniami archeologicznymi, a także, co jest istotne, poprawa ekspozycji zamku poprzez korektę zieleni w otoczeniu, czyli również brano pod uwagę ten ważny czynnik, zupełnie przeciwnie niż w przypadku Inowłodza. Co więcej, został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Zamek został ujęty w strefie ekspozycji obiektu zabytkowego, w strefie ochrony krajobrazu, w strefie ochrony konserwatorskiej. Także dokładnie tak, jak to powinno mieć miejsce. Podsumowując, w przypadku zamku w Inowłodzu mamy do czynienia z dwoma podstawowymi problemami, czyli po pierwsze ukrycie tych autentycznych partii, po drugie brak rozwiązania relacji z otoczeniem. Jeżeli chodzi o zamek w Bolesławcu, jest on pozostawiony sam sobie, co rzeczywiście może skutkować sobie małą degradacją. Niemniej jednak gmina działa. W tamtym roku została zrealizowana inwentaryzacja wieży i murów zamkowych. Także pojawiły się plany przywrócenia wieży funkcji widokowej. Zamek w Besiekierach, o czym już przed momentem wspomniałam, jest to przykład wzorcowy. Jakość odbioru wizualnego ruin, stan ich zachowania, a także atrakcyjność turystyczna zależy od wielu czynników. Najważniejsze są solidnie sporządzone dokumenty planistyczne, bo samo to, że plan jest, jakby nie wystarcza. Wskazujący czytelną i konkretną ścieżkę ochrony.
Bardzo istotny jest również projekt z odpowiednio dopracowanymi zagadnieniami konserwatorskimi. Powinien on przede wszystkim określać odpowiednie zabezpieczenie ruin i ich ekspozycję, a także istotne są działania mające na celu zwiększenie świadomości lokalnych społeczności i władz administracyjnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Tak, więc w takim razie, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, czy lub chciałby się powiedzieć, teraz zapraszam, jest na to moment. To ja może, jeśli można, ja spróbuję się najpierw zapytać panią o coś. Od razu się zastrzega, że coś mi znowu, ale to chyba nie ode mnie, że bardzo mi się podoba to treściwe i konkretne wystąpienie pani. Żal mi tych obiektów, niewątpliwie. Nie wiem, co się z nimi stanie. Ten ostatni obiekt rzeczywiście wygląda najatrakcyjniej z uwagi na tą malowniczość swoją ruin. Trochę, powiedzmy, przypomina ogrodzieniec, chociaż nie ma skałek, nie ma tej całej podbudowy takiej optycznej dla zabytku. I to jest kłopot z takimi obiektami postawionymi w trawie, prawdę mówiąc, że na płaskim terenie i teraz zabudowa, która tą obrasta z czasem dookoła, czy przyroda, która wchłania ten obiekt, gubią ten obiekt później w terenie. Ale ja mam inne pytanie. Czy pani była w zamku Krzysztopór? Jeszcze nie. Ojej, to trzeba jechać. Jeszcze nie, w planach jest. To radzę jak najszybciej, jak tylko można dojechać, dlatego że tam pani ma skumulowanie tych wszystkich problemów w jednym obiekcie. Choć oczywiście on jest skalą niesamowitą, przekracza wszystko to, co pani pokazywała i resztę zabytków polskich. I to właściwie jest zabytek o skali światowej, tylko nie może się doczekać właściwego potraktowania przez Ministerstwo Kultury. I to jest ten problem, o którym pani wspomniała, czy zabytek remontować, rekonstruować, odbudowywać, czy też zostawić go jako trwałą ruinę. I ja na temat tego zamku już od kilkudziesięciu lat walczę o jakieś zmiany tych doktryny konserwatorskiej, ponieważ właśnie jest on uznany jako trwała ruina. Mało tego, wpisany tak jest, na działka jest opisana, że to jest zabudowana ruinami zamku i niestety tą działkę tam koło 2006 roku chyba ministerstwo jeszcze zapisu, ministerstwo przekazało gminie Iwaniska. I proszę panią, jaki jest interes gminy w tym, żeby cokolwiek robić? Gmina kasuje pieniądze za bilety, wychodzi tam od 140 do 200 tysięcy rocznie, w związku z tym jest na parę osób się tym podzieli, a zamek z tego nie ma nic. I jest problem właśnie z tą doktryną. Jeszcze dopowiem tylko króciutko, że kolega z Włoch już obecnie od dwóch lat czy trzech architekt zrobił projekt dyplomowy, jak za moim poduszczeniem troszkę, zrobił projekt dyplomowy z częściową adaptacją tego zamku, z takimi mobilnym hotelem, który da się wstawić tam takie kubiczne formy do środka, żeby ich nie było widać. Oczywiście instalacje, wszystko to jest do załatwienia, ale niestety To jest tylko w sferze wizji, w sferze projektu i na jednej z konferencji konserwatorskich, bodaj w Ciechanowcu, gdzie właśnie grono było konserwatorów z Polski liczne, jak opowiedziałem o zamku, to oczywiście wzbudziłem niechęć przedstawiciela Ministerstwa Kultury, natomiast konserwatorzy później podchodzili do mnie i mówili, że mam rację, bo my mamy dość w Polsce ruin. Nie będziemy sanować ruin i zabezpieczać jeszcze, a popatrzmy na Niemcy, którzy choćby najbliżej w Dreźnie odbudowali kościół właściwie mariacki na Starym Mieście. Od fundamentów niemalże. Więc ja nie wiem, dlaczego my jesteśmy tacy, się lubimy tą martyrologią jakąś tutaj jeszcze otaczać. Jakbyśmy mało wojen mieli, to sami historycy sztuki mówili, konserwatorzy, że nie potrzeba nam już więcej ruin. Więc tu ja zostawiam to do pani albo do komentarza jeszcze, no i na pewno do jakiegoś przemyślenia i z zachętą do odwiedzenia zamku.
Może pani Moniko, ja ad vocem od razu dla profesora, bo mamy i pozytywne przykłady adaptacji ruin, takie jak Krzysztopór czy Ogrodzieniec, starszą adaptację, ale mamy też takie przykłady w Polsce jak Bobolice, które służyły jako scenografia serialu i do tego się bardzo dobrze nadają, ale oprócz tego raczej budzą mieszane uczucia. Dlatego, że są materiały, czasem dokumenty, a czasem rekonstrukcja jest na zasadzie widzimisię i prowadzenia pewnej logiki. Jest to raczej kreacja konserwatorska wtedy niż rekonstrukcja. W Dreźnie myślę, że była bardzo dobra dokumentacja do Frauen. Tutaj nie było żadnych wątpliwości, jak ten kościół powinien wyglądać. Natomiast w przypadku średniowiecznych ruin to już nie jest to takie oczywiste. Sięgnęłam przed dzisiejszym spotkaniem do tekstu profesora Jana Teichmana, który pisał o ruinach i bardzo rygorystycznie wyrażał się na temat rekonstrukcji, że jest ona właściwie zabroniona absolutnie poza uczytelnieniem, oczyszczeniem i bardzo delikatnymi działaniami. I przy okazji tutaj mam taki świetny cytat też, że teoretycy podkreślają szczególną rolę ruiny, i tą rolą jest emocjonalne oddziaływanie wywołane śladami starości. Czyli w momencie, kiedy te ślady starości likwidujemy, jakby burzy się podstawy ochrony ruiny. Tak to można by było zrozumieć. Ja nie wiem, ile mnie było słychać z tego długiego gadania na początku. Myślę, że mnie mocno przerywało. Także najmocniej Państwa przepraszam za moje kłopoty. I już oddaję głos prelegentce, przepraszam. Potem pan profesor będzie. Ja tylko dodam, że tworzenie tej prezentacji, jak również pisanie artykułu właśnie poprzedza lektura tej publikacji pana profesora Teichmana. Więc ja chyba jestem też po tej stronie. Jeśli można wobec tego, rozumiem, że to, co powiedziałem, że jest pewien spór w środowisku na ten temat, co robić, czy odtwarzać, czy nie odtwarzać, czy zostawić romantyczną ruinę, znaną choćby z obrazu Fogla, jeśli chodzi o Krzysztopór i wielu innych miejsc, to ja akurat reprezentuję inną postawę, mianowicie postawę, którą zainspirował profesor Alfred Majewski w świętej pamięci po Politechnice Lwowskiej. Jeszcze on zamek w Olesku odbudowywał, ale remontował, powiedzmy, jeszcze przed wojną. Natomiast po wojnie wyremontował Pieskową Skałę, Niedzicę, zamek w Suchej Beskidzkiej i Baranowie Sandomieckim. I jednocześnie zajmował się Krzysztoporem, walczył o ten Krzysztopór. I właściwie znalazł już dla niego nawet w postaci Siarkopolu, znalazł inwestora, właściciela nowego i była szansa, żeby ten zamek przywrócić do życia, ja to powiem inaczej, w ten sposób, ale się nie udało, bo komunizm upadł i zabrakło pieniędzy, prawda, zmieniło się wszystko, choć teraz znowu się odmienia. I chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że to, co robił profesor Alfred Majewski, ja się z tym zgadzam, a jeszcze Wiśniczem się zajmował, to akurat co do zamku Krzysztopór, bo o tych Bobolicach to się zgadzam z panią profesor, że to jest dyskusyjna sprawa rzeczywiście. Natomiast jest jeszcze Koszkiew, nie wiem, czy pani profesor zna, którą kolega Donimirski, na szczęście jest to mały obiekt zagubiony gdzieś i on troszeczkę nad nim popracował. Ja uważam, że dobrze zrobił. Natomiast wracając do Krzysztoporu, to ja uczestniczyłem w opracowaniu 40 lat temu projektu rekonstrukcji i zabezpieczenia zamku, bo pod takim hasłem projekt był zrobiony i pani profesor, proszę mi wierzyć, zrekonstruowaliśmy wszystkie elementy architektoniczne, to znaczy stropy, znaczy sklepienia, stropy, schody, dachy, bo na to wszystko są ślady na tych murach. W związku z tym nie było żadnej przeszkody w tym, żeby wygląd, formę zamku odtworzyć. Jedyny problem, jaki mieliśmy, to zwieńczenia wież,
których nie znaliśmy i nie ma takiego przekazu ikonograficznego zamku, który by nam to pokazał. Możemy odwoływać się do podchorców, prawda, które no, ci sami właściciele w podobnym okresie te podchorce były użytkowane i budowane, no ale tu nie mamy stuprocentowej, więc należałoby jak najprościej postępować, nie dodawać zbyt dużo wymyślanych przez siebie elementów. Ale w przypadku Krzysztoporu jak najbardziej to jest sensowne moim zdaniem, tylko no akurat co taka gmina Iwaniska, w czym ona będzie tu zainteresowana, prawda? A środki na pewno by się znalazły i w tej chwili jeszcze jakie są możliwości z pozyskaniem środków unijnych, to nie jest żaden problem w moim przekonaniu, tylko kwestia woli i doktryny, o której wspomniałem. I tu niestety no, szkoła wrocławska, profesor Gruszecki i tak dalej, tu można by, nie, ja nie mówię tego złośliwie oczywiście, ludzie powinni się różnić. Tak jak różnimy się wyglądem, tak różnimy się poglądami na różne rzeczy, tylko no, gdzieś trzeba wyważyć, to, gdzie jest to dobro wspólne i czy lepsza będzie... Panie profesorze... Tak. Tak, tak, przepraszam, bo ktoś się tu włączył. Nie słychać pani. Nie słychać. Nie słychać mnie. Teraz lepiej. Myślę, że to jest kwestia indywidualnych przypadków zabytków. Czyli są takie, które się da zrekonstruować, bo coś wiemy na ten temat, i takie, których się nie da, bo Szwedzi wywieźli dokumentację, prawda, w przypadku Krzysztoporu i nie wiemy, jak wyglądały zwieńczenia. Pani profesor, nawet marmurowe żłoby końskie wywieźli i sprzedawali na aukcjach u siebie, bo do tego dotarliśmy również do takiej informacji. No, no trudno, nie tylko, ale Zamek Królewski odbudowano w Warszawie. Od fundamentów Zamek Królewski, więc da się również w Polsce. Barbakan Warszawski to też jest rekonstrukcja, więc no Starówka Gdańska jeszcze większa rekonstrukcja. Więc apelował o dyskusję jakąś merytoryczną, także co z tym zamkiem zrobić. A najlepiej byłoby na miejscu posiedzieć dwa dni, podyskutować, zebrać grzyby gdzieś we wrześniu w okolicy i spokojnie o tym podyskutować. Czy są chętni w kursie? Mam takie pytanie. Czy przejdziemy już do następnego tematu w takim razie? Jak sytuacja wygląda? No dobrze, to ja myślę, że jeżeli już nie ma chętnych, to... Możemy podyskutować, jak jest czas, ale... Może już potem w kuluarach, po referacie. Ja jeszcze wracając do tych przykładów, które pani pokazywała, rzeczywiście te miejsca, gdzie ten obiekt, na przykład w pierwszym obiekcie, ja się zastanawiam, czy nie warto byłoby go troszeczkę zrekonstruować, podwyższając troszeczkę, żeby ta uzyskał jakąś sylwetę bardziej czytelną z dystansu. No w tym drugim obiekcie, no to rzeczywiście należałoby zastrzec w planie gminy, żeby tego nie zalesiać, tego terenu, może, a samosiejki po prostu wycinać i niech zostawić taką łąkę faktycznie. Ona też ma swój urok. Więc czasem w niektórych miejscach zamek w Dobczycach, na przykład pod Krakowem, tam częściowo jakiś budyneczek dobudowano i tam małe muzeum zrobiono i też jest atrakcyjne miejsce. Zresztą tam jest zapora, tam jest to jezioro Dobczyckie, więc to samo w sobie też dodaje dużo uroku. No a zamek w Niedzicy na przykład stracił poprzez zaporę, bo to wyniosłe wzgórze, na którym dominował zamek nad okolicą, to nagle jak się poziom wody podniósł, to nagle stało się mniej czytelne. No można sobie łódką popływać, no. Natomiast spływ Dunajcem to już dalej troszeczkę ja pamiętam ten czas, jak tam nie było zapory w ogóle, jak to wszystko wyglądało. No ale może jak ktoś nie widział, to jest z tym bajką, z tym wierszem o ptaku w klatce i drugim, który był na wolności, tak? I zamknęli go do klatki, że obaj nie zrozumieją tej sytuacji, jaka jest wspólna nagle. No, dziękuję bardzo, panie profesorze.